Już niedługo mieszkańcy i właściciele lokali gastronomicznych czy sklepów w okolicach rynku w Gliwicach będą musieli przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu. Od 9 sierpnia zamknięte dla ruchu zostaną wszystkie ulice prowadzące do rynku. Wjazd będzie możliwy tylko dla mieszkańców i właścicieli. Jest problem z parkingami, bo coraz gęściej. Ja bardzo często bywam w Krakowie, tam jest zakaz. Jest w tej chwili na Kazimierzu zakaz i jest zakaz w centrum. Ale tych aut jest tam sporo. Taksówki wszystkie jeżdżą tamtędy. No ale fajnie, niech by były. Tylko niech by były tu na poboczach różne parkingi. Bo jeżeli się zamknie dojazd do Starówki, to będzie tak jak w jednym znanym mieście, że ruch zamarł. Na Starówce na pewno samochody nie. No tutaj blisko, jak nie ma gdzie postawić, no to wie pani, no, samochodów jest coraz więcej, prawda? A miejsc coraz mniej na samochody. Projekt zamknięcia ulic na Starówce pojawił się dużo wcześniej i wdrażany jest stopniowo od ubiegłego roku. Pandemia tylko przyspieszyła ten proces po tym, gdy w ubiegłym roku ulice zostały częściowo zamknięte po to, żeby przedsiębiorcy mogli wystawić letnie ogródki. W tym roku ten projekt jest rozwijany i tak będzie stopniowo ten ruch ze Starówki wyprowadzany, że docelowo w obrębie górnych i dolnych wałów cała Starówka będzie już zamknięta dla samochodów. W Urzędzie Miasta będą wydawane specjalne identyfikatory umożliwiające mieszkańcom dojazd do dziedzińców czy miejsc parkingowych. Będzie też możliwość zaparkowania przez 15 minut na wyznaczonych miejscach.